Cześć, maneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No a dzisiejszy odcinek to będzie ze słuchania płyt z Five Nights at Freddy's Security Breach. Ten odcinek się nie liczy do serii gameplayu, ponieważ tutaj nie będziemy grać, ale będziemy słuchać tych płyt z terapeutką. Vanessa rozmawia z terapeutą. Zrobiłem pełne tłumaczenie, myślę, że wam się to spodoba, ale musicie uważnie słuchać, co tam oni mówią. Nie wiem, czy tam są błędy, czy nie. Jak ja słuchałem, to nie było jakichś błędów, więc powinno się dobrze to oglądać. Teraz wam pokażę, gdzie można odsłuchać tych płyt. Tak więc, jeżeli tutaj jest pokój Freddy'ego, to musicie się kierować w stronę tych czerwonych drzwi. Ale niestety tylko Freddy może je otworzyć, więc wchodzimy do Freddy'ego. Idziemy tam do piwnicy. Schodzimy na dół, zaraz wam pokażę, gdzie to wszystko jest. Tylko pamiętajcie o fast kamerze, to jest bardzo ważne. Kiedy jesteście już na samym dole, to jedziemy cały czas prosto, aż do tych stawbotów. Czyli tutaj są te stawboty, skręcamy w prawo, jedziemy na górę, zaraz będziemy prawie u celu. Kiedy tutaj już jesteście, wchodzimy tutaj, tylko załaduję Freddy'ego. Przechodzimy przez tą łazienkę. Okropnym stanie. Tutaj ten magazynek też przechodzimy. Na skróty sobie pójdę, nie chcę mi się tam okrężną drogą wchodzić. I teraz skręcamy w lewo. Tutaj też musicie mieć pazury Montiego zamontowane do Freddy'ego, żeby otworzyć tą furtkę. Ja już mam ją otwartą. I idziemy teraz właściwie na dół, jeszcze niżej. No i to jest to miejsce, tylko że ja już to otworzyłem w pewnym odcinku. Link do tego odcinka też macie w opisie. I tutaj będzie taki plakat. Zaraz wam pokażę urywek filmu. I tutaj jak jest ten plakat, to wy robicie mu zdjęcie, to on zniknie i drzwi się otworzą. Teraz macie fragment tego filmu. I tutaj właściwie się znajduje pomieszczenie bardzo ciekawe. Ale najpierw przeczytamy sobie wiadomość. Robimy zdjęcie i mamy tajne pomieszczenie Michaela Aftona. No więc to tak wyglądało. No i co? Teraz wchodzimy do tego pokoju. I tutaj mamy ten odtwarzacz kaset. A więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A teraz zapraszam was do słuchania kaset. Witaj, Vanesso. Jak się dzisiaj czujesz? Wyglądasz na trochę zmęczoną. Cóż, minęło trochę czasu od naszej ostatniej rozmowy. Jak tam twój lęk? Tak dobrze radziłaś sobie ze swoimi uspokajającymi protokołami, kiedy po raz pierwszy ze sobą współpracowaliśmy. Czy nadal ich używasz? Tak. Okej, dobrze. Cóż, teraz rozumiem, że pojawił się nowy problem. Pojawił się niedawno. Raczej nagle. Czy możesz mi o tym powiedzieć? Jaki problem? Wykonuję swoją pracę. Wchodzę, siadam przy biurku i wykonuję swoją pracę. Tak, tak, oczywiście, że tak. Twoje oceny wyników są dobre, ale rutynowe sprawdzanie historii online ujawniło,
że spędziłaś z kimś sporo czasu w zaszyfrowanej rozmowie. Mamy stenogramy i je czytałam, ale nie jest jasne, o czym mówisz w tych rozmowach. Nie rozumiem tego. Musisz być czymś z tych, czego nie rozumiem, prawda? Z kim w nich rozmawiasz? Z nikim. Czasami rozmawiam z Luisem, pracuję w dziale marketingu. Chyba jest miły. Tak, widzę tu Luisa, ale jest to ktoś inny. Dzień dobry. Czy to nie piękny dzień? Nie. O co chodzi? Och, racja, zbyt ciemno. Wyciągnę rolety. Lepiej? Kiedy zaciągnięto rolety, czuliśmy się, jakbyśmy byli w kajucie albo jaskini, tak. Więc już dziś ze mną nie rozmawiasz. To nie jest takie produktywne, wiesz. Nie sądzisz, że te sesje są bardziej udane, kiedy ze mną rozmawiasz? Wiesz, że wszyscy związani z tą firmą otrzymują recenzję wyników, prawda? Kiedy moje sesje nie przynoszą rezultatów, moje recenzje nie są zbyt dobre. Jeśli nie chcesz rozmawiać ze względu na siebie, co powiesz na moje? Nie chcesz, żebym miała kłopoty, prawda? Mogę zostać postawiona w kącie na chwilę. Tak, myślisz, że to zabawne, co? Cześć. Śmiało, usiądź. Nie znam cię. Co się stało, Ze? Och, wkrótce się poznamy. Przeczytałam wszystkie twoje akta, więc wydaje mi się, że rozmawialiśmy przez pierwsze tygodnie. Czuję, że też znam twojego tatę. Bill? Prawda. Twój tata miał na imię Bill. Przepraszam, co powiedziałaś? Staram się robić to, co powinnam. Wiem, że tak. Twój przełożony zauważa, że doskonale postępujesz zgodnie z instrukcjami. Twój tata kazał ci postępować zgodnie z instrukcjami, prawda? Mówię o walce o opiekę między twoją mamą a tatą. Twój tata nie grał fair, prawda? Kiedyś sprawiał, że twoja mama źle wyszła w sądzie. Tak mi przykro, że ci się to przytrafiło. Chcesz porozmawiać o tym, jak to było? Przypuszczam, że nie potrzebuję, żebyś mi mówiła, że to źle, gdy rodzic straszy cię, żebyś powiedziała rzeczy, które nie były prawdziwe. Manipulował tobą. To nie była twoja wina. To naprawdę smutne, ale często zdarza się, że jeden rodzic wykorzystuje swoje dziecko do zranienia drugiego rodzica. Znam twoją mamę po tym, jak straciła sprawę o opiekę. Miałam być dobrą dziewczyną. To, co jej się przydarzyło, nie miało z tobą nic wspólnego, chociaż to twoje świadectwo to zrobiło. Czy to zeznanie było prawdziwe? Nie. Nie myślałam, ale winien jest twój tata, nie ty. Po tym, jak straciła sprawę o wsparcie. Nie będziesz ze mną rozmawiać. Jaki jest problem? Och, kwiaty. Tak, są szczególnie pachnące dzisiaj, prawda? Przeniosę je. Teraz tam. Zobaczmy. Na co patrzysz? Jesteś niesamowicie czujna, prawda? W porządku. Chciałabym, żebyś mi opowiedziała o sobie, ale widzę, że nie zamierzasz tego zrobić. Jesteś tam. W porządku. Jeśli nie zamierzasz ze mną rozmawiać, po prostu pójdę za tymi notatkami. Po prostu usiądź i poczuj się komfortowo. Albo nie. To krzesło do ciebie nie pasuje, prawda? Cóż, to nie potrwa długo. Zobaczmy, twój poprzedni doradca nie jest już dostępny.
Przeszkadza ci to? Nie. Nie wyglądasz na zaskoczoną, widząc mnie siedzącą tutaj zamiast twojego ostatniego terapeuty. Cóż, przejdźmy do tego. Przyznam, że niektóre z twoich akt są nieco zaskakujące. Ogólnie rzecz biorąc, nie wyglądasz na awanturnika, ale jeśli czytasz między wierszami, widać, że masz trochę buntowniczej strony, prawda? I jestem zaskoczona twoją znajomością komputerów. Jesteś czymś w rodzaju fenomenu. Czy wiesz, co oznacza to słowo? Oznacza to, że masz niezwykłe umiejętności, jak haker. Zakładam, że wiesz, kim jest haker, tak. Czy uważasz się za hakera? Dzień dobry. Vanesso. Skoczmy od razu, dobrze. Wczoraj wieczorem dostałam wiadomość o tobie i szczerze mówiąc, to było przygnębiające. Najwyraźniej dział IT przygotował dość obszerny raport opisujący komunikację niezwiązaną z pracą, która dociera do twojego komputera. Fakt, że nadal robisz coś, co oczywiście nie jest związane z pracą, jest wystarczająco niepokojące, ale w tym, co czytam, niepokoi mnie to, że wiadomości, które otrzymujesz, wydają się mieć bardzo manipulacyjny charakter. Czy wiesz, o kim mówię? Dostaję dużo wiadomości od znajomych. Lubię, kiedy Lewis do mnie pisze, jest zabawny. Nie mówię o Luisie. Wiesz, o kim mówię. Dlaczego się o tym nie otworzysz? Być może nie wiesz, że osoba wysyłająca ci wiadomości włamała się również do twoich osobistych plików. To są te same pliki, które mam tutaj. Te pliki są pełne szczegółów na temat twojego życia. Czy wiesz, co to znaczy? Nie jestem w dziale technicznym, tylko komputerowym. Wiem o tym, ale ważne jest, że osoba, która się z tobą kontaktuje, dużo o tobie wie. Wiele osób wie więcej niż ja. Czasami muszę słuchać. Dzień dobry. Dobrze cię spotkać. Przeczytałam twoje akta, więc jestem na bieżąco z tym, nad czym ty i twoi poprzedni terapeuci pracowali. Jasne, możesz wziąć cukierka. Ja też będę miała. Wyglądasz tak spokojnie, siedząc tam. Nie troska na świecie. Co? W porządku. Chciałamby zacząć od rozmowy o twoich rodzicach. To, co przytrafiło się im i tobie, było tragiczne, ale kiedy przeglądałam notatki, nie miałam poczucia, że przeżyłaś to emocjonalnie. Kiedy przeczytałam twoją relację o tym, co się wydarzyło, okazało się, że jest to raczej obiektywna niż subiektywna narracja. Och, przepraszam, nie wiesz, co to znaczy, prawda? Chodzi mi o to, że sposób, w jaki opowiedziałaś tę historię, przypomina bardziej czytanie czegoś z książki niż opowiadanie o własnej przeszłości. To sprawia, że myślę, że odciąłaś się od tego, prawda? Jesteś niepewna? Cóż, widzę w twoich aktach, że spędzasz dużo czasu sama i jesteś dobra w dialogu z samym sobą, wiesz, o co mi chodzi. Zadawanie sobie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi. Więc może powinnaś zadać sobie pytanie, jak naprawdę myślisz o swojej przeszłości? Może powinnaś dać sobie szansę, aby naprawdę przyjrzeć się temu, co się wydarzyło i nie dać się tym zdenerwować. Więc możesz odpuścić. Może powinnaś dać sobie szansę, aby naprawdę przyjrzeć się temu, co się wydarzyło i nie dać się tym zdenerwować. Więc możesz odpuścić. Cześć. Vanesso. Chcesz cukierka? To fig dzisiaj. Nie, dziękuję. Te mają 35 kalorii na sztukę. Dobrze. Mi smakują. Okej, pomyślałam, że możemy dziś zrobić coś, co pomoże nam lepiej się poznać. Wygląda na to,
że nigdy nie robiłaś testu na kleks atramentu, prawda? Nie. Okej. Potem pokażę ci kilka takich kleksów i chcę, żebyś mi powiedziała pierwszą rzecz, o której myślisz. No to ruszamy. Co tu widzisz? Domek na drzewie. Wygląda trochę jak domek na drzewie, prawda? Lubisz domki na drzewie? Lubię siedzieć na zewnątrz i czytać. To dobrze. A co z tym? Naprawdę. Wygląda mi na twarz. To bardzo interesujące. Myślałaś więcej o tym, o czym rozmawialiśmy? Podczas naszej ostatniej sesji powiedziałaś mi, że jesteś smutna i przestraszona tym, co ci się przydarzyło. Zasugerowałam, żebyś napisała dokładnie to, co cię tak zasmuciło i przestraszyło, zrobiłaś to. Wiesz, pracuję z ludźmi w każdym wieku, od małych dzieci po osoby w podeszłym wieku i każdy inaczej reaguje na tragedię. Tragedia zawsze prowadzi do poczucia straty. To dziura, która jest zabawna, prawda? Tak, więc gdybyś mogła przetworzyć te uczucia, jak myślisz, jak wpłynęłoby to na twoje fantazje? Czy zachowałabyś je takimi, jakimi są? Co ty robisz? Och, lubisz te. Ja też. Pachną tak słodko, prawda? Podobno woźny na tym piętrze ma ogródek i od lat układa tu bukiety w biurach. Czy kiedykolwiek uprawiałaś coś? Nie. Dużo pracuję. Wiem, że tak, może bardziej niż powinnaś. Więcej wolnego czasu dobrze by ci zrobiło. Masz hobby? Nie. Może moglibyśmy znaleźć dla ciebie taki, jak sport? Nie. Mam miejsce na rzemiosło w mojej piwnicy. Może wymyślę coś, czego mogłaś byś się nauczyć. Nie lubię ciemnych piwnic. Powiedziałabym, że rozgość się wygodnie, ale myślę, że już jesteś. Wygląda na to, że mogłabyś się zdrzemnąć. To ładne krzesło, prawda? Według tych dzienników wiadomości, przez ostatnie kilka tygodni pracowałaś dosyć późno. Albo nie pracowałaś. Czy jesteś gotowa porozmawiać o tym, z kim wchodzisz w interakcję? Z tego, co tu widzę, interakcja staje się coraz poważniejsza. Czy to odciąga cię od pracy? Moja praca jest ważna. Istnieje umowa o zachowaniu poufności. Dzień dobry, Vanesso. Cóż, nie mogę cię winić za to, że wyglądasz przez okno zamiast mnie słuchać. To wspaniały dzień, prawda? Lubię błękitne niebo. Ja też. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić w ten piękny słoneczny dzień. Okej, zaczynamy. Wiem, że część twojej pracy wymaga wyszukiwania w internecie. Ale rutynowy audyt twojej historii wyszukiwania wykazał, że przeprowadzasz małe prywatne poszukiwania w czasie pracy firmy. Czy to prawda? Dostaję przerwy. To prawda. Więc na przerwach wygląda na to, że kupujesz kostium. Kupiłaś materiał ze sztucznego futra. Co zamierzasz zrobić? Co to było? Czy powiedziałaś kostium? To sekret. Dlaczego? Nie mogę o tym rozmawiać. Powiedział, że zawsze będzie patrzył. Mógł być tu, tam lub gdziekolwiek pomiędzy. Mówisz o swoim tacie. Czy te uczucia znów się pojawiły? Nienawiść brzmi jak zdarta płyta, ale to jest coś, co naprawdę musisz rozwiązać, jeśli kiedykolwiek chcesz być szczęśliwa. Mam. Podzieliłam go na przegródki. Jest zamknięty. Nie, nie o to mi chodzi. Nie możesz po prostu zignorować problemu.
Musisz zmierzyć się ze swoją pamięcią doświadczeń i przetworzyć je, abyś mogła odpuścić. Więc nie jesteś już wyzwalana. Możesz użyć pewnego rodzaju dialogu wewnętrznego, aby uwolnić te rzeczy. Nie lubię tego robić. Dobrze, okej. Wrócimy do tego. Naprawdę chciałabym się dowiedzieć czegoś o tym stroju. Po co to? Rozumiem, że wkrótce przeprowadzisz się do innej lokalizacji. Będzie mi przykro, że odejdziesz. Myślę, że robimy postępy, prawda? Możesz jednak poprosić o powrót i więcej rozmów ze mną w swoim czasie. Czy wiedziałaś o tym? Nasze sesje nie muszą być zlecone przez firmę. Mam różnych klientów, Vanesso. Nie tylko pracuję z korporacjami. Pracuję z pojedynczymi osobami i małymi grupami. Pracuję nawet w szkołach. Jestem tam, gdzie jestem potrzebna. Jestem teraz potrzebna gdzie indziej. Dziękuję ci. Kiedy poznaję nowego klienta, lubię zacząć od bezpośredniego dowiadywania się od niego, co lubi robić. Jak spędzasz cały czas? Nic. Cóż, co myślisz o sporcie? Lubisz sport? Tak. Nie. Och, już rozumiem. Lubisz je oglądać, ale nie grasz. Lubisz być w środku, prawda? Rozumiem. Dużo dziwnych rzeczy na zewnątrz, prawda? Tak, rozumiem. Cóż, nie znoszę robić tego od razu, ale polecono mi cię o to zapytać. Najwyraźniej jestem czwartym terapeutą, którego miałaś, i najwyraźniej cała trójka twoich byłych terapeutów zaginęła. Albo brakuje dwóch z nich. Nie chcę cię przestraszyć, ale muszę ci powiedzieć, że jeden z nich został znaleziony martwy. To cię nie denerwuje. No cóż, myślę, że pójdę dalej i powiem ci, że ciało kobiety było całkiem pomdrugeszane. Wyglądało na to, że zostało zniszczone przez maszyny. Tobie też nie przeszkadza. Myślę, że to wszystko jest dość dziwne. Nie znam okoliczności. Najwyraźniej policja nie ma żadnych dowodów. Jak się z tym czujesz? Może powinnam uważać na swoje plecy. Tak, to zabawne, prawda? Okej, możemy przejść do czegoś lżejszego. Znasz miejsce o nazwie Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Potraktuję twoje milczenie jako tak. A poza tym wiedz, że wiesz. Ponieważ technicy pracujący dla Pizzaplex znają cię. A raczej chyba lepiej byłoby powiedzieć, że myślą, że tak. Zgłaszają, że złapali cię przed kamerą, a przynajmniej wydaje się, że to ty. Nie masz nic do powiedzenia na ten temat. Cóż, technicy są przekonani, że wielokrotnie włamywałaś się do ich systemów. Chociaż przyznam, że nie widzę tu żadnego dowodu. Wygląda na to, że mają więcej przeczucia niż faktu. Ale najwyraźniej haki powodują różnego rodzaju problemy. Czerpiesz z tego frajdę. Pomysł, żeby technicy biegali jak kurczaki z odciętymi głowami. Tak, to zabawny obrazek, prawda? Ale poważnie, muszę przyznać, że to dziwne, że spędzasz tyle czasu w tak ruchliwym, towarzyskim miejscu. Wydajesz mi się bardziej samotnikiem. Dużo czasu spędzasz dla siebie zamiast z przyjaciółmi. Dużo czasu rozmawiasz ze sobą, prawda? Czy to elektronika, którą lubisz? Widziałam w twoim pliku, że stworzyłaś programy, które rozmawiają z tobą i powtarzają frazy, prawda? Program zadaje pytania i prosi o odpowiedzi. To trochę jak twoja własna terapia, prawda? Inny sposób mówienia do siebie, aby to ustalić, prawda?
Kiedy zobaczyłam niektóre z twoich ostatnich zaszyfrowanych dzienników rozmów, właśnie na to patrzyła myśl. Czułam się, jakbym obserwowała, jak ktoś porusza się tam i z powrotem we własnej głowie, ale technicy znaleźli coś innego. Kiedy przeczytałam to, co znaleźli, początkowo myślałam, że patrzę na więcej przykładów, jak rozmawiasz ze sobą. Potem zdałam sobie sprawę, że było inaczej. Kiedy to studiuję, wydaje mi się, że ktoś inny ci odpowiada. Kto to jest? Widziałam w twoim pliku wyniki testu plam atramentowych. Lubię testy na plamy atramentowe. Chcesz to zrobić? Tak. Okej. A co z tym? Co widzisz? Co? Chcesz to podtrzymać? Okej, myślisz, że to maska. To znaczy, że przypomina ci maskę. Jak przebranie. Tak, widzę to. Podoba ci się pomysł bycia przebranym. Przebrania pozwalają być trochę niewidzialnym, prawda? Prawie wszystko ujdzie ci na sucho, kiedy jesteś niewidzialna, prawda? Tak. Podoba ci się ten pomysł, co? No dobra, ruszam dalej. Mam inny raport, o którym musimy porozmawiać. Najwyraźniej technicy przeglądali komunikację wchodzącą i wychodzącą z tego budynku i natknęli się na kilka interesujących rzeczy. Mówią, że komunikujesz się z kimś. A może z czymś. Dość dziwne. Co sądzisz o tym? Nic. Cóż, technicy twierdzą, że wyglądało to na próbę zmanipulowania tobą, a może zwabienia cię gdzieś. Tam jest lepiej. Po tej stronie biurka widzę twoje oczy. Chodzi o to, że kiedy czytam komunikaty, dostaję z nich coś innego. Nie sądzę, że jesteś tutaj manipulowana. Myślę, że to ty manipulujesz. Bez komentarza. Okej, to co powiesz na to? Nie, to wciąż nagrywali technicy i to wyciągnęli z materiału z ochrony, który nagrał cię w Pizzaplex. To ty, prawda? Wiem, że ten obraz jest zniekształcony, ale myślę, że wygląda jak ty. I nie jesteś tu sama. Rozmawiasz z kimś lub z czymś, trudno powiedzieć. Co to za rzeczy? Wyglądają prawie jak uszy królika. Co? Uważasz to za zabawne? Cóż, chyba tak. Dostałam kolejną wiadomość od techników z Pizzaplexu. Obawiam się, że znowu chodzi o ciebie. Technicy starają się naprawić poważne usterki robotów. Nie jestem pewna, co dokładnie jest nie tak, z wyjątkiem tego, że sprawia, że roboty są bardziej upiorne niż zabawne. Lubisz to. Upiorne zamiast zabawne. Dzięki, ale to naprawdę nie jest takie zabawne. Najwyraźniej usterka wyszła poza roboty. Poszło w całym systemie. Zaczął infekować wszystkie maszyny, a kiedy technicy wyśledzili usterkę aż do jej początków, zaprowadził ich do ciebie. I nie zamierzam udawać, że rozumiem wszystko, co tutaj czytam, ale dostajemy to, że usterka w całym systemie była jak kaskada, która emitowała bardzo niebezpieczną wiadomość. Podczas gdy technicy próbowali przeprogramować system, aby usunąć usterkę, źródło usterki zmieniło się. Musisz mi wybaczyć, nie jestem za bardzo zaznajomiona z programowaniem komputerowym, więc mogę się pomylić, ale rozumiem, że usterka przestała być usterką i zamieniła się w celowy zestaw podprogramów, które miały na celu tworząc to samo, co stworzyła usterka. Wydaje się, że te podprogramy pochodzą od ciebie. Czy możesz to wyjaśnić? Słuchaj, jestem tutaj po twojej stronie. Nasze sesje są tylko między tobą a mną. Technicy nie mogą udowodnić, co myślą, więc nie masz kłopotów. Pomyślałam tylko, że możesz mi powiedzieć, co próbujesz zrobić. Może gdybyśmy mogli dojść do sedna tego,
to by ci pomogło. Co ty myślisz? Nadal nie mówisz. Dobrze, więc zróbmy to. Dlaczego nie porozmawiamy o badaniach przeprowadzonych w twojej przeszłości? Dobrze. Niektórzy terapeuci uważają, że powinni skupiać się tylko na informacjach, które otrzymują od swoich klientów. Ale niektórzy terapeuci, tacy jak ja, uważają, że dowiadywanie się o klientach z innych źródeł jest pomocne. Chcesz zgadnąć, czego się dowiedziałam, kiedy przyjrzałam się tragedii twojej przeszłości? Wszystkie te rzeczy o twoich rodzicach? Nawet na mnie nie spojrzysz. W porządku, możesz patrzeć na podłogę, ile chcesz, ale nie zmieni to faktu, że nic z tego, co powiedziałaś w aktach o swoich rodzicach, nie było prawdą. Prawda jest taka, że miałaś wspaniałych rodziców, wspaniałe dzieciństwo. Dlaczego kłamałaś? Spójrz na mnie. Powiedz mi, dlaczego kłamałaś? Ty. Cóż, rozumiem, dlaczego możesz czuć się zła z powodu sposobu, w jaki się z tobą skonfrontowałam. Dlaczego nie wrócimy do tego innego dnia? Kręcisz głową, jakby to się nie wydarzyło. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że dobrze to zostało wykonane. Przemyślenia z tych kaset będą w innym, osobnym odcinku. A więc to by było na tyle w tym odcinku, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc trzymajcie się, do następnego i cześć.